i tutaj są wiedzą, kim jest Bartosz Szybor, co mnie bardzo cieszy, ponieważ znalezienie biodramu tego człowieka jest bardzo trudne. Znalezienie kompetentnego biodramu tego człowieka jest prawie niemożliwe. Natomiast chyba ja nie jestem specjalistą, a specjalistą jest prowadzący. W związku z tym, żeby dłużej już nie przesunąć tego spotkania, raz jeszcze dziękuję za przybycie i oddaję głos w ręce pana Karola. Dzień dobry Państwu, proponuję zacząć od zatrudnienia naszego gościa łącznymi brawami. Witaj Bartoszku. Myślę, że może spróbujemy podczas tego spotkania zarysować trochę swój biogram. Chciałbym zacząć od tego, że jesteś scenarzystą. Wydaje mi się, że ten zawód w Polsce jest dość rzadki. Może w ostatnich latach troszkę się to zmieniło, jest znany scenarzystów, ale wciąż nie jest tak popularny na przykład na mailerunkach w Stanach Zjednoczonych czy tak dalej. Więc chciałem się zapytać o twoje takie scenariuszowe origin story. Jakie dzieła kultury sprawiły, że zdałeś sobie sprawę, kim jest scenarzysta, że jest to może coś, co chciałbyś robić i jaka pokrótce była twoja droga właśnie od tego do jakichś już konkretnych działań w kierunku zostania scenarzystą? W ogóle dzień dobry, witam wszystkich, bardzo mi miło. Tak, scenarzysta, nie dość, że to jest zawód dość mało popularny, to też nierozsądny. Nawet się dopiero teraz zaczyna być rozsądny, ale przez długi czas nie był. Ciężko powiedzieć, dlaczego zostałem scenarzystą. To jest takie, ludzie tak często mówią i to brzmi jakaś ściema, ale rzeczywiście tak było, że od dziecka jakoś lubiłem pisać i chciałem pisać. Co jednak jest ciekawe, to fakt, że wyobraźnię mam bardzo wizualną. W sensie, że ja tutaj mam jakiś czytany wywiad z Andrzejem Sapkowskim, ja mówił, że on widzi słowa, zdania i tak dalej, dlatego wiedział, że zawsze będzie pisał. Ja widzę obrazy, więc naturalne by było, że będę albo rysownikiem, albo reżyserem. Natomiast próbowałem coś narysować i wychodziły mi zawsze tylko brzydkie kartofle, w sensie jakby chyba nazywać człowieka, który chodził kartofle z kreskami, które były rękoma albo nogami. Stwierdziłem, że no, to chyba nie jest dla mnie dobra droga, więc będę opisywał to, co widzę, a to, czego nie potrafię narysować. I tak naprawdę od zawsze chciałem pisać, chciałem tworzyć historię, wymyślać, ale trochę tak jak sam powiedziałeś, trochę nie wiedziałem, od czego zacząć, nie wiedziałem, co zrobić. Oczywiście jakimś tam początkiem drogi prawdopodobnie byłaby, powiedzmy, szkoła scenariusza gdzieś tam na jakiejś filmówce. No ale ja już zacząłem tworzyć trochę wcześniej, więc dla mnie tą drogą do bycia scenarzystą było bycie dziennikarzem, krytykiem filmowym i komiksowym. Przez parę lat bardzo lubiłem kino, bardzo lubiłem komiksy, bardzo lubiłem książki, w ogóle popkulturę, więc oglądałem tego mnóstwo już i stwierdziłem, że to będzie moja droga. Bez szkoły, tylko przez pochłanianie dzieł popkultury i parę lat pisałem rzeczywiście o różnych rzeczach dla różnych periodyków. I powoli jakby zmieniałem ten kierunek, że zacząłem od jakiegoś jednego scenariusza komiksowego, który zrobiłem z jednym rysownikiem, później kolejnego i kolejnego, aż w pewnym momencie stwierdziłem, że już tak dużo piszę tych scenariuszy, że muszę zrezygnować z rzeczy dziennikarskich. To było też pewnego rodzaju ryzykiem, bo zabawne jest to, że z tej pracy scenariuszowej nie miałem żadnych pieniędzy, a z dziennikarskiej miałem, więc to było takie trochę skok na głęboką wodę, no ale zaryzykowałem i się w pewnym momencie udało. Któryś z tych twoich utworów komiksowych wczesnych był jakiś takim przełomem, że stwierdziłeś,
teraz to już jest to już, mogę się cofnąć, będę pisał scenariusza, będę tworzył komiksy, czy też może nie tylko komiksy, nie wiem, ten etapie sobie wyludować sprawę, czy filmy na przykład pisał, czy seriale, kiedy było ten przekroczyłeś ten Rubikon, że już stwierdziłeś, że to jest to i spróbujesz to uczynić swoim zawodem. Ja chyba to od początku wiedziałem. Wiedziałem, że chcę robić to, tylko jestem bardzo taką logiczną, pedagogiczną osobą, więc musiałem te kroki jakby spełnić, że czułem, że muszę jakoś zbudować warsztat najpierw, czyli trochę będąc dziennikarzem, trochę powoli sobie pisząc do szkolenia, będę się tego uczył. A trochę też bałem się od razu zaryzykować, że dobra, nie robię nic, tylko jestem twórcą, zamykam się w piwnicy i tworzę, może coś z tego będzie. Więc trochę myślałem o rzeczach życiowych, natomiast to pytanie, jakby, czy zacząłem myśleć o filmie, zabawne jest to, że ja zacząłem od filmów w ogóle, takich amatorskich, mając 13-14 lat, jeden z kolegów miał, jego rodzice mieli kamery, więc tak sobie, że byliśmy w Polsce i kręciliśmy filmy. I te filmy z takiej kompletnej amatorki robiły się już bardziej niezależne, w sensie, że już były bardziej profesjonalne. Natomiast w pewnym momencie się zamawiałem, bo okazało się, że rzeczy, które ja sobie wyobrażam, bez jakiegoś budżetu, no to one nie wyjdą, więc stwierdziłem, że to jest bez sensu, bo to będzie jednak cały czas amatorskie. No i wtedy jakoś trafiłem na forum komiksowe. To było, chyba to już nie istnieje, to było forum Krakowe, takie kiedyś bardzo kultowe forum komiksowe, gdzie scenarzyści się poznawali z rysownikami i coś wspólnie tworzyli. I totalnie nie wiem chociaż wiem, bo znalazłem, jako dziecko czytałem bardzo dużo komiksów, później jak przyszła jakaś tam późniejsza szkoła podstawowa i liceum, to z komiksów zrezygnowałem i jakoś na koniec liceum do komiksów wróciłem dzięki kaznodziei. Jakoś przeczytałem kaznodziei i było dla mnie coś ciekawego i stwierdziłem, wow, czyli ludzie robią komiksy, czyli istnieje coś takiego jak komiks, to nie jest jakiś wymysł lat 90., który się skończył, tylko rzeczywiście to się dzieje. I wtedy znalazłem ten brak, wtedy stwierdziłem, że fajnie, że może nie trzeba mieć wielkiego budżetu, wystarczy tylko uzdolniony rysownik bądź rysowniczka. No i tak się zaczęło wtedy. I porzuciłem na długie lata film i zacząłem robić komiksy. To można by zapytać, jak wygląda taki scenariusz komiksowy, bo tak, chodzi o kino, które jest to dość mocno zestandaryzowane, to mi się wydaje, są to podręczniki, są szkoły scenariuszowe, generalnie mniej więcej wiadomo, jak to ma wyglądać. A jak wygląda właśnie taki scenariusz komiksowy, czy to jest bardziej płynna forma, czy też jest taka rygorystyczna, na pewno to też zależy, czy robisz komiksy na polski rynek, czy na amerykański, czy na francuski. Jak to wygląda u Ciebie? Jak Ty do tego podchodzisz? Jaką masz osobistą metodę? Jak taki scenariusz komiksowy mniej więcej wygląda? Tak naprawdę jest standard. To znaczy w Stanach, jak się pisze w Stanach, no to jest standard, który się tam różni jakimiś detalami, że ktoś inaczej opisuje didaskalię, ktoś inaczej opisuje dialogi. Natomiast jest to ustandaryzowane. Ja też, jak powiedziałem chwilę temu, jestem pedantem, więc zanim napisałem pierwszy scenariusz, to musiałem znaleźć mnóstwo jakichś artykułów w internecie, w których dowiedziałem się, jak on rzeczywiście wygląda i prawdopodobnie polecam z jakimiś moimi zmianami, ale ten scenariusz tak samo piszę, czyli tak jak Państwo tutaj kojarzą właśnie stronę komiksu, no to to ja tak ją opisuję, w sensie kadr po kadrze. Każdy kadr ma didaskalia, dialogi i opisuję wszystko. Choć robię wyjątki, te wyjątki są jakby bardzo przyjęte u nas w kraju, że to się zdarzy, i też na przykład we Francji, czyli pisanie opowiadań. Często jest sytuacja, że scenarzysta pisze
coś w rodzaju opowiadania, w którym zaznacza, gdzie dzieje się akcja. I to do listownika należy podział tej historii na kadry, ale to zależy od listownika. Ja w całej swojej historii pracowałem z jednym, może z dwoma listownikami, którzy powiedzieli, nie wystawiamy podziału na kadry, tylko wyślijmy opowiadania. Natomiast z tego co wiem, to we Francji bardzo często ten ciężar na przykład spada na listowników. I co jest ciekawe, to listownik na przykład jest wymieniany we Francji pierwszy na okładce. Natomiast w Stanach to scenarzysta jest wymieniany pierwszy, też dlatego, że ten obowiązek podziału na kadry spada na niego. Jak zaczynasz tworzyć jakąś historię, to zaczynasz od razu już od tej formy scenariusza, czy nawet to jakoś moderuje, nie wiem, czy zaczynasz od właśnie, wiesz, że się z obrazami, więc czy razem się w Twojej głowie jakieś obrazy, jak przerabiasz ten pomysł, zanim uzyska taką finalną formę już scenariusza, który komuś wysyłasz, to narysowałeś? Różnie to jest, ale rzeczywiście na początku są to albo obrazy, albo jakiś pomysł, że ktoś coś robi, jakaś postać coś robi i jest jedna scenka, która powiedzmy urasta do rozmiarów długometrażowego albo krótkometrażowego komiksu. Kiedy już to mam, no to doświadczeniem, że wiem, czy to jest coś, z czego można użyć historię, czy nie można. Jeśli można, no to wtedy spędzam czas inspirując, czytając, czy oglądając rzeczy, które są w jakiś sposób podobne do tego, co chciałbym zrobić, żeby się natknąć podobnym klimatem. No i później piszę takie jednozdaniowe opisy poszczególnych scen, czyli historia to jest biur, powiedzmy 10, 20, 30, które opisują, co się dalej z tym dzieje, co robi bohater i tak dalej, i tak dalej. No i później to wszystko nabiera coraz więcej detali, czyli jedno zdanie zamienia się w opis planszy, później ten opis planszy zamienia się w opis kadru i tak dalej, i tak dalej. I to później w ogóle robię storyboardy, więc sobie na planszę komiksu, bardzo brzydko rysuję, więc one są paskudne, ale rysuję sobie. Później to przepisuję, a później tak bardzo dużo. Przeglądałem swoją bibliografię. Zastanawiam się, jakie historie lubisz opowiadać w komiksach, jeśli chodzi o ich długość i formę. Bo z tego co widzę, dużo jest takich raczej krótszych form. Często mam takie 4-3 długi na przykład, tak jak komiksy cyberpunkowe. Jakie są twoje preferencje i dlaczego formy nad innymi? Nie, może to jakoś inaczej. Nie mam chyba preferencji. Tak trochę wychodzi z tymi czterozeszytowymi seriami, bo w sumie je tworzę teraz i takie są trochę oczekiwania rynku, w tym sensie, że wydawnictwo Dark Horse amerykańskie, dla którego piszę Wiedźmina i Cyberpunka, jakby po dyskusjach z nimi i też po mojej preferencji stwierdziliśmy, że najlepiej dla tych serii jest, żeby to były krótkie odcinki, około 80 stron i każdy był o czymś innym, a nie takie właśnie długie serie, które są na 12, 44 zeszyty i które się rozrastają do paru tomów. Więc tak wychodzi, ja też to lubię. W sensie, ja lubię bardzo pracować z rysownikami, rysowniczkami i dlatego lubię taki płodozmian, że rzeczywiście piszę te 4 zeszyty i później wchodzę w coś nowego. I lubię sobie żonglować gatunkami, stylistyką, jakoś dzięki temu się nie nudzę. Co nie zmienia faktu, że widzę tam masz ten mój grubszy komiks,
i bardzo lubię takie większe rzeczy. Ostatnio niestety nie mam czasu, żeby tak zdobyć, natomiast bardzo, bardzo bym chciał jakoś wkrótce zrobić coś takiego na 300-400 stron. Prawdopodobnie nie mógł znaleźć ostatniej kartury, ale chciałbym, bo bardzo lubię takie obszerne rzeczy, które można powoli coś wypowiadać, takie książki na nawracę. A pytanie jeszcze, jak to jest z pomysłami, czy na najprostszym etapie wiesz na przykład, czy to będzie, czy to jest materiał na komiks, czy to może na coś innego? To na przykład dłuższy plan, no, może to mogłoby być seria, albo scenariusz filmowy, czy raczej od razu wiesz, już rozwijasz ten pomysł pod kawałek. Chyba wiem od razu, ale nie wiem dlaczego, w sensie jakoś to jest instynktownie. Natomiast komiks jest dość bliski filmowi, więc niektóre historie jakby wiem, że mogą być i tym, i tym. Ja na przykład sobie wybieram komiks, bo tutaj też wybieram to w jakiś sposób rynek, że wiedząc, że jakby mając jakiś pomysł, trochę wiem, że on na przykład, mimo że dałoby się go robić w formie serialu czy filmu, no to raczej nie ma producentów, czy w Polsce, na świecie pewnie są, ale w Polsce, którzy po prostu to zrealizowali. Więc wtedy wybieram komiks. Natomiast też jest tak, że jak widzę te obrazy, to od razu widzę, że to jest trochę statyczne, czy ruchome. Ten instynkt mój tak pracuje, że wiem, że to jest na przykład ok, to będzie komiks, a chciałbym spróbować z serialem, ale autentycznie jakbym miał znaleźć, jakbym miał rozgryźć, dlaczego tak, a nie inaczej, to teraz może poruszmy temat współpracy z eksportnikami. Widzicie, bardzo dużo tych współprac z tym towarem, przygotowywałem do tego spotkania. Więc co jest u Ciebie, jakby z Twojej strony, jako scenarzysty, czy kluczowe w udanej współpracy? I też jak wybierasz ten współpracowników, czym się kierujesz, śladową historię i jak wybierasz, a pan ten osobnik dobrze ją przyniesie do świata komiksu, w sensie zrobię osobniki z Twojego scenariusza. Różnie jest. Bardzo często dużo rzeczy oglądam, czy w internecie, czy kupuję jakichś komiksów i lubię te rzeczy pochłaniać. I to jest znowu pokój jakby do tego, jak widzę historię, że widzę obraz, więc mam jakieś taką wrażenie, słabość do ładnych prac, czy w ogóle jakichś stylowych grafik. Więc często jest w ogóle tak, że jak widzę jakieś ilustracje, to zaczynam mi kierować w głowie historia. I 80% prac to było tak, że ja zobaczyłem ilustrację kogoś, albo styl rysowania kogoś, i mi się pojawiła w głowie historia, i ja wiem, co się odzywają, znaczy byśmy nie mogli współpracować. Więc często to jest. To jest taka inspiracja. Ale oczywiście mam też pomysły, które się rodzą, bo coś mi się pojawia, coś zobaczyłem i też coś sobie wyobrażam. Niestety bardzo długo szukam jakoś. To też w jakiś sposób kryje, który mi gatunek, czy to będzie na przykład kryminał, czy to będzie kryminał realistyczny, czy to będzie komediowy, czy to będzie komik bardziej artystyczny. I trochę widzę ten znowu, już mam ryzyk, pokazam i widzę ten styl, więc podobnego szukam interesy, czasami jest to bardzo, bardzo długo, bo jest mnóstwo niesamowitych, fajnych, świetnych rzeczy i czasami ciężko wybrać, bo jest tak, ale czasami też ciężko wybrać, bo są jakieś różnice w detalach i ja tak lubię właśnie wybrać idealne z tego czasu. Na takiej samej współpracy,
ten właśnie kluczowy, żeby dobrze się porozumieć z danym pracownikiem i czy tylko jest na przykład poddać większą kontrolę, czy to zostawiasz tę scenę, ale też to napisane i zobaczymy, co następny zrobi i czy też zapewne dla Ciebie jakieś zaskoczenie i coś tam nowego odkrywasz w tej swojej pracy. Czy raczej, jak tutaj mówiłeś, myślę, że jesteś bardzo skrupulatny, więc chcesz kontrolować jakby każdy kart i tak pójść na dużo skarbu. Dobra. Plus do dobrej współpracy, to jest dużo chwalić pracowników. Wszystko idzie bardzo dobrze. Ja cały czas wracam do tego mojego myślenia obrazem. Ja przez to, że myślę obrazem, a nie umiem rysować, to ja bardzo doceniam wszystkie osoby, które ze mną pracują. Jestem bardzo wdzięczny, że ze mną robią komiksy. Jestem zawsze albo prawie zawsze zachwycony tym, co mi wysyłają. Że ten moment, kiedy ja sobie coś wyobrażam, jak to opisuję, nagle widzę swoją wyobraźnię przefiltrowaną przez czyjś talent, to jest niesamowite uczucie. Nawet kiedy to w ogóle wygląda totalnie inaczej niż sobie wyobrażamy, to mi ciekawe, kto jak zobaczył to, co miał tu sobie w głowie myślę. To jest super uczucie i zwłaszcza dostawanie kolejnych plansz jest super ekscytujące. Zwykle rysownicy trzymają się moich scenariuszy. Jak nie, no to takie najfajniejsze współprace polegają na tym, że rozmawiamy. Że oni się rozmawiają, sugerują coś. Zresztą ten proces jest dość długi, bo po scenariuszu rysownicy przygotowują layouty, czy to jest jeszcze coś przed szkicami, czyli tak jakby podział planszy na kadry, jak i zarysowane, gdzie są te postaci, więc jakby od samego początku można najpierw dyskutować o kadrowaniu, później przy projektach postaci, o tym, jak te postaci wyglądają i tak dalej, więc to jest cały czas dialog, że nie ma tak, chociaż to jest to powtarzają, ale nie ma tak, że ja coś wysyłam, nagle dostaję gotowy komiks i muszę coś na to powiedzieć, więc to jest ciągły dialog i ja bardzo, bardzo to lubię współpracę z twórcami, bo bardzo często oni coś albo właśnie eksplodują, a jak coś sugerują, to zwykle to są bardzo fajne, dobre rozwiązania. Zauważyłem, że bardzo właśnie często zmieniasz tych rysunków, znaczy dużo różnych współpracy. Jak rękawiczki. Ale są też pracy, z którymi współpracuję, że wiele prac miałem, między innymi Nowacki, który do komiksu tutaj mam. Chcę na przykład współpracę z tym, który mówi o Skowoni, tak, że często współpracujecie razem. Wiesz co, to też nie jest tak, że ja sobie tych sojuszników jakoś zmieniam, bo coś, tylko zwykle każdy kolejny komiks jest, przynajmniej w dziedzinie w cyberpunku, jest trochę inny gatunkowo, jest to inna historia, trochę inny styl. Więc dlatego nie ja trochę sojuszników, żeby oni podkreślali te historie i to, że one są inne niż te, co były wcześniej. Natomiast z wieloma sojusznikami, z którymi zrobiłem komiks, czyli cyberpunkowy, mam plan, żeby dalej współpracować. Więc te współprace, które jakby układały się bardzo fajnie, no to ja chcę je kontynuować. A z Piotrkiem, dlaczego współpracuję często? Bo on ma bardzo taki fajny, organiczny styl, który po pierwsze na pewno zrobiliśmy komiks to dla dzieci, też dużo jakichś komediowych. On ma kartonowy styl, jest mało super dobrych rysowników kartonowych w Polsce, więc Piotrek jest ekstra, więc dlatego jego styl pasuje po pierwsze do jakiegoś mojego gustu i po drugie do wielu historii, które napisałem. Więc myślę, że naturalnie z nim tych współprac szukam. A poza tym, ja już nie wiem, od 15 lat razem, więc to się przerodziło w przyjaźń, co też bardzo lubię.
zrobieniu tych kobiet są, że niektóre znajomości zawodowe przechodziły jeszcze jakąś znajomość bliższą. No i znów tak było i jest. No i myślę, że na pewno. Teraz bardzo często jak myślę o czymś lekko dowcipnym, to dla mnie to jego styl. Oraz dlatego, że w Polsce robienie komiksów jest kompletną głupotą. Więc tam, że Piotr robi się chce i on jest jedną z niewielu osób, które jak obiecał mi coś zrobić, to zrobi. I zrobi 400 stron, usiądzie i to zrobi 400 stron na tym i profesjonalistwo. I wiadomo, że jak się z tym robi, to robi już powstaje. A to nie jest takie oczywiste, pracując z innymi, niestety. To może parę słów o tym komiksie właśnie, bo jak czytamy różne twoje rzeczy, to mi się wydał taką troszkę destylatem twojego stylu, jeśli nie mówię o twoim stylu, jak masz pogląd na ten temat. To jest komiks, jeśli zrobisz teraz to, co będzie zaraz. To jest taki bardzo precyzyjny scenariusz, świetnie narysowany. Wydaje się też, że scenarzysty jako konsekwencje twoich wyborów takich najmniejszych, czyli jeśli dany bohater zrobi to, to inny zrobi co innego i to się wydarzy. To się potencjalnie może wydarzyć, jakie są scenariusze. To jest bardzo ciekawie zrobiony ten komiks, jest dużo pustych miejsc. Trzeba odwracać te strony w dramatycznych momentach właśnie i gra z oczekiwaniami czytelnika. Czy zbliżysz się z taką osobą? To jest troszkę, nie wiem, czy on najlepiej jest oczywisty ten komiks, ale to mi się wydaje, że on tak jakiś płynie z nas. Właśnie to jest strony jest trudny, teraz jestem ciekaw, jaki jest mój styl, bo myślę, że... Wydaje mi się, że jesteś takim kameleonem, dobrze się w różnych gatunkach, ale wydaje mi się, że właśnie ważna jest właśnie struktura, taka dała publiczna i historia musi być spójna i jakby każdy element musi pasować do drugiego, że to tak składa się tak, jak szwajcarski zegar, że jakby to co jest na początku, to musi się w sensie zrealizować, co przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. No to po prostu to słusznie, no to jest gdzieś ten pedantyzm, o którym też jakoś powiedziałem. I nie robimy tego komiksu, to było coś, że nie miał ten komiks, a więc miał po prostu było z 10 lat w mojej głowie, bo to miał różne formy, różne też sobie sobie były sobie myśli. Ja zmieniałem też pomysł, na przykład podejrzałem do tego, żeby on wyglądał tak, i wtedy też dojrzałem do tego, że to musi narysować Piotrek, tam narysował znakomicie. Natomiast robienie go było mordęgą, bo nie wiem, może sobie tutaj Państwo później zobaczyć, jak on wygląda w środku, ale rzeczywiście ja na małych karteczkach rozrysowywałem konstrukcję tego, bo tam jest tak naprawdę kilkanaście wątków, w sensie 6-7 jest tam oczywistych wątków, ale jest tam tak naprawdę tych wątków kilkanaście i ja je wszystkie rozrysowywałem. Tak, żeby pasowały do konceptu całości, więc te wszystkie rozmyśli też nie muszą, bo to nie jest istotą tego komiksu, ale dla mnie to było właśnie ta moja mania pedantyzmu, że ilość pustych miejsc i miejsce, w którym każdy się znajduje na danej stronie, to nie jest przypadek i ile po prostu z pół roku męczyłem i były tak najgorsze momenty, że już Piotr Piotr Stanowy z 200 stron. Ja mówię, kurde, chyba zjebałem nie tak. I on nie, na szczęście okazało się, że nie, te opieczenia wszystkie były dobre, ale miałem takie obawy, że coś nie zagra, więc później dostosowałem do planszy, to czytałem, czy się zgadza z przekładkami, ze wszystkim. Jednocześnie to musiał pasować do rytmu tej opowieści, żeby były pytania, czy ten wątek jest na tyle istotny, że powinien zasługuje na bycie oddzielnym wątkiem, czy nie, itd.
To zauważyłem, przynajmniej czytanie tego jest jakimś elementem, jest taki nowy, czy słusznie, ale to się kojarzyło, to jest Paranoid Magnoli, Spark Fiction, może tak jak czytamy, to jest takie, że trochę tkanie sobie, a w tle to czytamy, to jest tutaj poli, to nawet jak najbardziej jest wyczuwalny. Czy te wersje tego momentu tutaj są trafione? Trafione już 100%, trafione, że to jest właśnie też chyba, to jest pewien testyla, mojego stylu, chyba tak, ja próbuję różne rzeczy, ale czasami nie wiem, czy na starości będzie tak, że będę po prostu robił takie lekko charakteryzujące opowieści o zbiegach okoliczności. Jakieś wielowątkowe, właśnie postmodernistyczne, bo Magnolia, Pulp Fiction to są rzeczy, na których się wychowywałem, które nie zmieniły mnie wtedy jako dziecko, które pokazały mi, dobra, można tworzyć historie, które są nieoczywiste, fajne i one wywarły na mnie ogromne wrażenie. Więc tylko taki krótki komiks, moja skrót pokazała tego zależnego, który zrobiłem tydzień, to był też krótki metraż, to są takie rzeczy, które ja też najszybciej piszę, bo popularnie to powstało w parę dni, co było później dopiero forma tego wykluwała się przez blisko 10 lat. Natomiast rzeczywiście takie rzeczy, że jest taki tylko konieczny postmodernistyczna przeglądka, jakby zabawa z oczywistością, z oczekiwaniami czytelnika czy widza, to jest chyba coś, co rzeczywiście jak tutaj analitycznie wyczaiłem, to jest tak, to jest chyba to, co mnie kręci i rzeczywiście to tutaj jest. To rzeczywiście na słowo, bo tutaj ten komiks jest dużo w nim słów, ale mało dialogów. Nie wiem, czy to mógłby ewoluować w tym kierunku, ale czy wyobrażasz sobie taki komiks bez dynków, bez słów, po prostu takiego, żeby był sam cały obraz? Tak, coś tutaj chyba by się to, nie wiem, czy to by się udało, też ktoś tam też narzucił taką tezę, że warto było spróbować, że ta narracja tak idzie, że to jest pewne, natomiast wydaje mi się, że tam jakieś nie było możliwe do odkrycia. Natomiast ja w ogóle uwielbiam inny komiks. To jest inny komiks, bo nie ma dialogów, co jest śmieszne, że w komiksie jak jest narracja, to czy to jest inny komiks, czy nie? Są dyskusyjne, bo w filmie to było wiadome. Natomiast uwielbiam opowiadanie samym obrazem, bez tekstu. I z pewnością od takich komiksów w ogóle zaczynaliśmy, jakichś tam krótkich form. I bardzo dawno, że już tego nie robiłem, a lubię to, chociaż to też jest ciężkie, bo jak pokazać rzeczy ważne, a nie być pan to miło, że czy to jest wiarygodne, to jest bardzo ciekawe. Teraz może przejdźmy do tematu, który myślę, że wielu z Państwa też czeka, czyli twoja współpraca z CD Projekt. Ponieważ to teraz taką funkcję, nie wiem jak ona się formalnie nazywa, ale jest pewnym takim kabinet parking trochę, jeśli chodzi o rzeczywiście nowe i sobie bankowe, czyli niech nadzorujesz komiksy i inne, nie wiem czy drugie platformy, wszystko co nie jest grami, ale jakby są niego są tylko chciałbym powiedzieć, że jak się zaczęła w ogóle ta współpraca, na czym ona polega obecnie, co tam dokładnie robisz. Praca zaczęła się dwutorowo, bo to było bardzo zabawne, że nagle w grudniu chyba 2018 dostałem telefon od dwóch różnych osób i jedna osoba powiedziała mi, ej, chcę zrobić komiks na premierę gry. No i może ty byś chciał się w to zaangażować. I druga osoba zadzwoniła, że CD Projekt robi anime ze świata cyberbanka,
może chciałbyś się w to zaangażować. No ja na te dwa telefony odpowiedziałem jasne, prawda? No i tak to się stało, że pojawiłem się w CD Projekcie i przez parę miesięcy byłem tam po prostu współpracownikiem. Przygotowywał ten komiks na premierę, który się oczywiście na premierę ukazał. I na początku grałem w sumie jako takim tworzonym z polskich scenarzystów, którzy pracowali. Pracowaliśmy nad czymś, co po wielu zmianach i ekipy, i scenariuszy, i później jeszcze wielu innych, ukazało się, że się postępuje pan Ezrandes. Po paru miesiącach robienia tych tworzyw stwierdziłem, że kurczę, bardzo mi się to podoba. I mój ówczesny szef stwierdził też chyba, kurczę, bardzo fajnie on tutaj robi rzeczy. No i jakoś tak w pewnym momencie porozmawialiśmy i zostałem zatrudniony najpierw jako scenarzysta komiksów i anime. Po dwóch latach czy trzech już stanę właśnie kimś, kto opiekuje się rzeczami narracyjnymi, które właśnie tam nie są. Czyli głównie to są w tej chwili komiksy i anime, które powstało. Gry planszowe, jeżeli jest coś tam narracyjnego, to ja to konsultuję. No i wszystkie rzeczy, które mają sobie jakąś odrobinę właśnie dla racji czy fabuły, to ja to właśnie oceniam czy konsultuję, natomiast sam piszę głównie komiksy i no i cały papież na mnie zabójmy się tutaj w to anime, bo rzadko się zdarza, że Polacy mają udział w tworzeniu anime, to jeszcze ktoś tworzy takie wielkie studio Trigger, które zrobiło to. Jak w ogóle wyglądała współpraca przy takim przedsięwzięciu, bo ona jest to anime, co wydaje się, że miało bardzo duży budżet. Jak wyglądały poszczególne etapy produkcji, czy to był taki writer's room, w którym wszyscy siedzieliście, czy jakieś to były inne etapy, jak to wyglądało? Najpierw to było tak naprawdę próba znalezienia studia, przygotowanie pomysł, że to będzie przygotowanie tak zwanego pitcha, który będzie para animacja, co się nazywa już jako finalna animacja, czyli profesjonalnie nazywa animatik, czyli to są jakby scenie grafik, które są lekko zanimowane i opowiadają jakąś historię. Więc zostało stworzone coś takiego i później akurat to mój szef jeździł po Japonii i rozmawiał ze studiami, które by chciało zrobić z tego jakby finalny produkt. No i stanowa sobie Trigger, które zostało wydane, ponieważ chyba największymi pasjonatami, w tym sensie, że najbardziej się zapalili do tego projektu i byli było, że chcą to zrobić perfekcyjnie, że to nie jest dla nich jakiś tam skok na kasę, tylko rzeczywiście chcą tam dać siebie i stworzyć coś, to jest z jednej strony cyberbankowe, czyli nie jest niby ich, ale z drugiej strony chcieli tam stworzyć coś też autorskiego. Nie zawsze się bardzo długi, ponad 3-letni, prawie 4-letni proces pisany tak naprawdę. Ja wskoczyłem do Writers Roomu, który po 4 miesiącach się rozpadł, ponieważ jakby rzeczy, które dostarczaliśmy, spotkały się, fabuła się podobała, nie do końca scenariusze, więc później było tak, że z tego Writers Roomu została połowa osób, które mi sobie najlepiej radziły. I później ten Writers Room cały czas się jakoś zmieniał, przekształcał, aż się skończyło na tym, że sam ja. Ja zacząłem pracować bezpośrednio z tym Gildem nad podstawę jakiejś niepowolnej całości i już wtedy pracowałem z drugim Gildem nad tym, jak to przełożyć
scenariusz, który będzie odpowiedni dla Anile, bo jeszcze wracając te parę kroków wcześniej, że tak jak fabuła się podobała na scenariusze nie do końca, to też nie było tak, że te scenariusze nie, one są brzydkie, niefajne, tylko używali często takiego sprytnego wytrychu argumentu, że to nie jest anime. Co to znaczy, nie wiem, bądź dzień, ale to nie było w nich anime, więc w finalnym procesie, w finalnym etapie ja już ze studiem Trigger siedziałem i tworzyłem scenariusze. I tutaj jest taki jakby to wszystko się zakończyło super fajnie, natomiast bardzo dużo było takich pochodnych sytuacji i to była jedną z nich, ponieważ kiedy już podjęliśmy decyzję, że ja tworzę tę fabułę i później rozmawiam z Trigger i budujemy to razem, miałem jechać do Japonii, żeby po prostu na parę tygodni tam usiąść i z nimi rozmawiać i tworzyć, co było dla mnie nigdy nie byłem w Japonii, więc myślałem, że spełnia jakieś swoje marzenie. No i już to było dogadane, już miałem lecieć i trzy tygodnie to był COVID, więc to już nigdzie nie polecę. I przez rok, codziennie, prawie codziennie, miałem od 6 do 10 godzin wideokoli właśnie ze studiem Trigger, na których siedzieliśmy i rozmawialiśmy. Ja mówiłem po angielsku, tam był tłumacz na tym wideokolu, który tłumaczył to na japoński, później z japońskiego znowu na angielski. To wszystko trwało właśnie godzinami, później tygodniami, miesiącami. Ja z każdego tego spotkania wychodziłem z mózgiem, który mi wyciekał po prostu i już traciłem kontakt z rzeczywistością i w ogóle z tym, co tam powstaje, ale finalnie dzięki było też oczywiście dużo po drodze jakichś takich konfliktów, które też nie wynikały z jakiejś złej woli, tylko z takich sytuacji kulturowych, że jakoś tak zawsze wspominam z rozrzewnieniem sytuację, gdzie omawialiśmy jakąś scenę i tych filmów było później setki, tysiące, no wysłaliśmy scenę i nie mogliśmy się z czymś zgodzić. W końcu jakby poszliśmy krok wstecz. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, czym dla nas jest ta scena. Dla mnie ona była, taki przykład podam, dla mnie ona była o życiu, a dla nich ona była o śmierci. To było, tak jak się okazało, że w ogóle myślimy zupełnie inaczej. I trochę kiedy zaczęliśmy odkrywać, że kulturowo jesteśmy jednak inni, mamy inne skojarzenia, inne filmy widzieliśmy, też była taka zabawna sytuacja, że dla mnie jeden z lepszych seriali w ogóle wszechczasów, czyli Breaking Bad. I Trigger pyta, no dobrze, bo tutaj są ta postawa jest taka mroczna, czy macie jakieś referencje? Ja mówię, no idealna referencja to jest Breaking Bad. I mówią, nie wiem co to jest. Bardzo było właśnie dużo takich sytuacji, że ciężko było się dogadać i dlatego to też tyle trwało. Jakiś takich niedopowiedzeń, też czasami jakichś walk, żeby ciągnąć w starą stronę. Natomiast finalnie nastąpił jakiś taki przełom, że wydaje mi się, że i oni, ja oraz projekt, myślę, że to chyba jest coś tam pękło, ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa, że robimy coś wspólnego, coś i nagle zaczęło się układać. I zaczęliśmy sobie pomagać. Też jakby pojawiło się coraz większe zaufanie i wtedy ta praca szczęśliwa i no i nasz końca wyszło. Tak.
też na przykład tego szkoły bardzo dobre, szczególnie jeśli chodzi o odbiór taki krytyczny, też publiczność zareagowała, to anime się pojawiło we wszystkich listach najlepszych anime, które ostatnio wyszły, więc publiczność jest zadowolona. Ale co twoim zdaniem, czy tak dobry scenariusz dla anime, bo jednak to jest specyficzna forma, bo jest to serial, ale ma krótkie odcinki i też wszystko w tym jest takie wyolbrzymione i te emocje i sceny akcji. Też mam takie jakby zdarzenie punktu, tak tutaj Cyberpunk i punkt widzenia zachodni właśnie zderza się ze wschodem. Tak na własny użytek, jak wygląda dla ciebie to dobry scenariusz, a nie wiem, co tam powinno się znaleźć i co było tym, co oczekiwali właśnie partnerów z Trigger. To by było... oni pewnie oczekiwali, bo to jest najciekawsze jest to, że pewnie ja i my jako CD Projekt oczekiwaliśmy innych rzeczy niż to, co powstało. I oni oczekiwali innych rzeczy niż to, co powstało. I myślę, że to jest tego, to jest sukces, że Kanda ze studiów wiedziało, w którym momencie zachodzą z temu drugiemu. Że jako że my bardziej odpowiadaliśmy za fabułę, a nie za stronę wizualną, więc w pewnym momencie było tak, że powiedzmy to ja miałem ostatnie słowo, jeśli chodzi o fabułę, a oni jeśli chodzi o to, jak to pokazać, jaką nie czysto wizualnie, ale jak to jakby zinterpretować reżysersko. I myślę, że to właśnie było sukcesem, że te dwie kultury, które się przez dwa lata nie rozumiały, nagle się w jakiś sposób zrozumiały, uszanowały. To trochę widać na ekranie. Dla mnie to była też jakaś ciekawe doświadczenie, bo nie przez to mi rzeczy komiksowe. Staram się nie dopowiadać, nie mówić za dużo, co czasami jest problemem, bo ktoś później nie rozumie, co ja to napisałem, ale tu się bardziej otworzyłem, że zobaczyłem, że czasami jak coś jest dobrze zagrane, dobrze opowiedziane, to można powiedzieć wprost. W sensie o pewnych emocjach, czy o pewnych sytuacjach. I też anime jest w tym, anime czy w ogóle manga, mam wrażenie, że jest tym bardzo dobre, że ta ekspresja jest tam taka silniejsza, mocniejsza, że ludzie wykrzykują sobie nienawiść czy miłość, to działa. To w jakiś sposób działa i myślę, że to jest właśnie kulturowe i tego się nauczyłem, żeby czasami się nie bać jakiegoś takiego nadmiaru, czasami iść często idę za logiką w swoich scenariuszach, że jak coś jest nielogiczne, to ja jestem wtedy policja logiki i mówię, nie, basta, to nie może tak być, ta osoba tego nie zrobiła. Tak by się nie zadziało, więc nie możemy, do widzenia. A tutaj się nauczyłem czegoś takiego, że anime są sceny dziwne. Takie, że one nie mogłyby się wydarzyć w rzeczywistości, nie mówię o tym, że science fiction, czy tam cyberpunk. Chodzi mi o to, że dwie postaci reagują na siebie w sposób, który nie zareagowały. Natomiast ja poczęstwo na to, że nie wiemy z tym, bo to jest fajne. I tak ja się nauczyłem, że czasami warto poświęcić logikę dla fajnej sceny wizualnie, albo dla super emocji, bo jednak no i tak to działa. I teraz jakby pod tym kątem często czytam rzeczy, oglądam filmy i ja byłem zawsze pewnym takim irytującym kolegą, z którym się idzie do kina, ja mówię, nie, tutaj zobacz, on nie mógł, bo on wyszedł tym wyjściem, więc on nie mógł tam być, tylko musiał być w tym innym miejscu, więc to wszystko tam nie działa. A teraz jakby rozumiem, czemu tak robią, czyli to jest dla dobra właśnie emocji, całości filmu, to tego się nauczyłem. Myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo na anime i moją cel i stąd mega popularność. Oczyniłem się okazję tak zdecydowaną sobie w tym momencie, bo już po prostu nie miał odpowiedzi, czy tak spojrzałem na to, że właśnie inny
zobaczymy coś w tym zaskakującego, albo coś innego, czy jeszcze na świeżo. No, jestem w tej chwili na 9 z 10 odcinków od prawie roku, więc jeszcze nie obejrzałem całości. Natomiast no, głównie widzę, też widzę dużo rzeczy, które bym oczywiście poprawił i to jest jakiś problem, ale właśnie to, co doceniam, to, co mi się podoba, to że tak sobie uświadamiam, że wow, ta scena jest bardzo dziwna. Fajnie, że ona powstała i fajnie, że to się dzieje. I fajnie, że czasami postaci reagują inaczej niż ja bym chciał i że one nie zaskakują, więc to jest super. A jeszcze powiedz, w takim momencie, bo kto podejmował decyzję, żeby też tam polskie piosenki się znalazły w tym anime? To dość surrealistyczne, jak się właśnie ogląda to i nagle słyszysz się na polski wokal. I było to bardzo ciekawe, tak samo ta piosenka, która jest w napisach końcowych Nowite Podsiadły. Na jakim etapie to było zdecydowane, jak też dobieraliście może te utwory? No to było jakoś końcówka, bo to też był, pamiętam, znaczy końcówka nie ma tylko, bo kiedy dyskutowaliśmy o postaciach, jakie tam się pojawiają i to nigdy nie zostało zapisane, natomiast ze studiem Trigger dyskutowaliśmy o tym, kim oni są, jaka jest ich przeszłość. I pamiętam, że studio Trigger sami zasugerowało, żeby Lucy, która jest jedną z bohaterek, żeby była Polką. Dlatego cały świat wie, że ona się nazywa Lucy, a tak naprawdę Lucy jest od Lucyna. Więc to jest super zabawne. I jakby to był to pierwszy taki dziarenko, że stwierdziliśmy, może trzeba pójść dalej, że to jest cyberpunk, to jest w ogóle jakaś wizja przyszłości. Gra też trochę sugerowała takie rzeczy, bo tam się pojawiają kawałki z różnych stron świata. No i nagle stwierdziliśmy, że dobra, to będzie właśnie znowu, to będzie dziwne, to będzie jakieś inne, to też będzie pasowało do tego szalonego, mocnego świata, w którym się zgadza. I co ciekawe, to znowu jakby wybrali Japończycy. Dostali 20 czy 20 utworów i wybrali Polski. To było jeden taki najgorszy najpierw świata. Chciałbym wybrać się akurat to, ale działa super działa na scenie. To jeszcze chciałem tutaj pociągnąć temat komiksów w świecie cyberbankowym. Bo jak czytałem, że zaskoczony, jak bardzo są jednocześnie pasują do tego świata, ale w zasadzie są osobnymi historiami, można je sobie czytać w dowolnej kolejności, są takie, układa się z tego tak trochę antologia, też bardzo zróżnicowana gatunkowo. Jak ty podchodzisz do tego świata? Myślę, że jest to super narzędzie, właśnie, żeby eksplorować sobie różne gatunki. Kilka z nich, jakie na pewno tam w swoich komiksach się pojawiają, to była w komiksie Blackwood, mamy taki historię o napadzie, w którym właśnie tam ta drużyna się zbiera, taki planuje coś razem. Też jakieś nawiązania do kultury latynoamerykańskiej, pojawia się tam ta postać dla Jorona, chyba to się mówi, latynoamerykańskiej. Jak znajdujesz inspirację, jak szukasz tych historii, żeby je powiedzieć w tym świecie cyberpunkowym? To jest chyba znowu jakiś, jestem NTS-ów w dużej mierze i właśnie tam fiction, które wspomniałeś, pan uważał w ogóle kino Tarantino wypadło, chyba na mnie największy wpływ. Ja zawsze pytanie zawsze filtruję przez gatunek. To jest, że okej, co teraz zrobił? Gangsterską rzecz, czy jakiś heist movie, czy może horror, który w ogóle uwielbiam. To jest chyba Wiedźmin
ludźmi lament. To na przykład był taki moment, że nagle sobie stwierdziłem, kurde, aż tak przepraszam, że wyskoczę z tego Sperbanka, ale tak mi się postarzyło, że nigdy w historii Wiedźmina nie było po stricte horroru. A to też zaczęło się odgadać, że nagle pomyślałem, jest tam świat Wiedźmin, co gdyby się... To ja zaczynałem od tego, że jest Wiedźmina stanowa na stosie. Wiedźmin, który nie ma poczucia winy, nagle on ją na ten stos zaprowadził. Może jednak ma, bo ona niesłusznie została stanowa. I sobie zaczynałem wyjdzie, super punkt wyjścia do horroru. I tak trochę to jest możliwe, że dla mnie jakaś taka furtka, jakieś ułatwienie, ale tak lubię, lubię działać, że właśnie znajdować sobie jakieś oparcie to w horrorze, czy w numerze, czy czymś innym, budować dookoła tego. Dlatego też są bardziej inne. Ale też mi pozwala się nie nudzić. Cały czas się bawię innymi osobami, mogę się bawić tymi osobami. Mam wrażenie, że te gatunki zostały przemielone na 100 różnych sposobów, a dalej można by coś zaskakującego pokazać. No i próbuję w jakiś sposób robić. Plus to też mi pozwala współpracować z kolejnymi rysownikami, którzy sprawdzają się do rzadkości, żeby się nie sprawdzili i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakoś łatwiej życie, tak jak nie szukam. A spodziewam się z taką tezą, że to wypowiadane w science fiction, czy właśnie jakieś cyberpunku, one są w dużej mierze często o współczesności, tylko zakamuflowane. Jak sobie odświeżałam pierwszy odcinek, mówiłem już o tym spotkaniu, ponieważ mnie bardzo uderzyło. Taka jest silna krytyka kapitalizmu już od samego początku, czyli jakieś struktury medyczne, które porzucają kogoś, bo nie jest w pakiecie ubezpieczeniowym dla bogaczy, czy no to nie jest zawsze pralka, bo nie ma kredytów i tak dalej. Dużo takich smaczków w komiksach i w anime odnalazłem. Właściwie bezpośrednio wydaje mi się przedłużeniem naszej współczesności. To robisz to świadomie, czy tam chodzi o jakiś przypadek i to jest to wygląda. To jest właśnie drugie, to też było jakimś ułatwieniem, bo to pozwala osadzić historię, że jednym jest gatunek, a drugim jest jakaś idea, taka jedna idea, która stoi za to. Tutaj Wiedźmin z Bartą Wspomnienia jest takim trochę o starości, o byciu zawartym wspomnieniem, o ludziach, co teraz w momencie, kiedy AI coraz mocniej wchodzi w nasze życie, jest właśnie o tym, że co by było, gdyby coś, co robimy przez całe życie, nagle byśmy się stali niepotrzebni, gdyby już byśmy nie mogli tego robić. Milan jest takim w ogóle komiksem feministycznym o traktowaniu kobiet w pani średniowieczu. To ochronowy, cyberbankowy komiks, ten, który jest Johnem Wickiem, tylko że ze starszą panią, jest o zachowaniu i o rodzinie. To takie myślenie, że skoro, i też jest jakąś taką krytyką kapitalizmu, że wyszło z pomysłu, że skoro większa jakby rodziny się wspierała, więc nie trzeba było mieć emerytury, później były te wszystkie opieka socjalna, no ale prawdopodobnie dojdzie do tego, tak jak jest w Stanach, że żadnej opieki socjalnej nie będzie. Natomiast już rodziny się na tyle rozpadły, że nie da się wrócić do modelu rodziny i tego wsparcia. Więc zawsze to jest jakaś idea, którą widzę obok, widzę w codzienności i ją tam w pan razy świat wiedźmiński, czy właśnie w cyberbankowy świat cyberbankach. Zawsze to jest odbicie. No i tak się stało. Tak powiedziałam, że w tym komiksie Banana lub Wilka, który tego wyjdzie po polsku, nie spodziewałem się, że będzie historia o świecie wiedźmińskiej o gentryfikacji. Jeszcze chciałbym podróżyć temat tej technologii Brain, z którą się pojawia w cyberbanku. Takiego wybrzmionego jeszcze przedłużenia tego, co znamy jako VR, czyli
taka rozrywka przeszłości, w której wykładamy sobie okulary i albo mamy dostęp do doświadczeń prawdziwych żyjących ludzi, albo do jakiejś takiej rozrywki. I w tym jednym komiksie Blackout wydaje mi się, że pojawia się taki metakomentarz dotyczący sztuki. Tam jedno z bohaterów naprawia te brandy, też tworzy własne i wykorzystuje je, żeby nauczyć pewnych rzeczy swoją ekipę. Wydaje mi się, że potraktowałeś tą właśnie technologię trochę metaforę sztuki, którą tworzysz, że ona może być tylko rozrywką, ale może być też czymś więcej. To bardzo dziękuję. Okej. Może teraz skierujemy uwagę na stan powietrza. Też już na dziwnych dźwiękach też jest taki komentarz. Nie wiem, czy wiesz, czy nie, ale tam z kolei jest komentarz, że gdzie wielowo padają tytuły moich dwóch poprzednich komiksów dźwiękowych i jest komentarz, że ludzie nie chcą czytać takich poważnych rzeczy. Więc tak mrugam okiem. Teraz, jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę o... O podniesienie ręki, bo ręka jest bodaj jest mikrofonu. Okej, okay, ja to już zielony na sali. Okej, okay, dobra, nieważne, nie było tematu. Może to jest takie sztampowe pytanie, ale panie Bartoszu, jak... Może pan w sobie, jeśli to materuje pan, są przed pana tworzeni, przywiązuje się pan do nich? Czy, nie wiem, jeżeli zdanie, że gdzieś tam biegnie do przodu, to nie wiem, nie zrobi pan czegoś bohaterowi, czy po prostu też inna logika scenariusza jednak bierze górę? Przywiązuje się do nich bardzo i bardzo lubię płakać jakimś miejscem po prostu. Autentycznie to jest tak, że ja w ogóle idę za bohaterem. Często jest tak, to co wcześniej powiedziałem, że ja bardzo skrupulatnie pracuję nad fabułą, ustalam, żeby wszystko było logiczne. Tak na to fabułą i czterech zeszytów wiedźmińskich, po czym zaczynam pisać pierwszy zeszyt i widzę, że czy Geralt, czy jakaś postać robi. W dialogu wychodzi, że ono zupełnie inaczej odpowiada, niż ja sobie to wymyśliłem, że kiedy od planowania ja wchodzę w dialog, to widzę, że ta postać trochę jest inna, niż ja myślałem, że ona będzie. Ja idę za postacią, czyli po prostu jakby buduję sobie w głowie, kim ona jest i ona może robić rzeczy inne, niż ja myślałem wcześniej, więc wtedy to muszę wszystko, co tam dzieje się, później jakoś poprawić, uwzględnić te zmiany i tak dalej. Więc lubię bardzo te postaci, lubię je pisać, lubię kiedy one są charakterystyczne, bo ty też wymyślam jakby specyficzny dialog i tak dalej, każda inaczej mówi, każda ma jakieś w mojej głowie przynajmniej jakieś tło, o którym nigdy nie mówi. No ale nie mam skrupułów, żeby zrobić przykrość tym ludziom. Jakoś tam się bardzo śmiał, że bardzo lubię uświęcać postaci i robić im przekroczki, to bardzo, nie wiem, może coś jest ze mną nie tak, ale lubię. Wspominał pan też, że jakby ten cały nadzór taki artystyczny nad tą narracją w tym całym uniwersum, czy tam cyberpunkowym, widzimy na to, że rozumiem, to jest jakby pana rola. A będzie teraz w tym roku książka Rafała Kosika na temat cyberpunka, to pan też konsultował? Tak, ja czytałem, finalnej książki nie czytałem. Czytałem, kiedy było, to się nazywa profesjonalne storyline, czyli po prostu cała fabuła książki była spisana i ja wtedy ją konsultowałem, wtedy bagowałem, jak podawałem swoje komentarze, które Rafał uwzględniał, bo on ze mną dyskutował, no i jakby na procesie fabuły byłem. Później już jak pisał książkę, to niestety nie miałem czasu, żeby ją całą przeczytać, natomiast z tego co wiem od całego panel osób, które ze mną współpracują, jakoś mi pomagają
jest bardzo okej. Masz jeszcze chciałbym dużo spać na problem. Nie, ale może być dużo więcej. Spoko. Chciałem zapytać, bo ten, no, sam wspomniał, że od 2018 roku współpracuje pan z CIL projektem. Wchodząc w ten świat, to musiał pan je poznać. To myślałem, że to bardzo jest zarówno dziedzina, chociaż to już było, nie wiem, być może prościej, bo te książki są dosyć długo obecne na stawianku, ale ze Cyberpunkiem było trochę trudniej, chociaż generalnie system z istnieniem, ale jak to wyglądało w pana przypadku? Faktycznie trzeba było wziąć, nie wiem, kurę książek, to poczytać, czy wdrożyć się w to, czy jakoś inaczej może? No to w ogóle, to najpierw jedno zdanie o tym Wiedźminie, że w Wiedźminie rzeczywiście było niby łatwiej, ale też nie do końca, ale też w sumie jakoś sobie z tym poradziłem, bo Wiedźmin też nie jest tak jakiś uformowany, to znaczy jak jestem wielkim fanem opowiadań Sapkowskiego, trochę jest tam tak, że wychodzą jakieś punkty wspólne, ale każde opowiadanie jest trochę inne, właśnie czy gatunkowo, czy jakoś tak samo później w grze Questy, też niektóre jest bardziej komediowe, inne jest jakby baczniejsze i tak dalej, i tak dalej. Więc ciężko powiedzieć, Wiedźmin jest taki już. W Polsce Wiedźmin to jest święto, więc każdy ma inne wyobrażenie o Wiedźmina i to też jest pewne. Natomiast to, więc ja jak powiedziałem ten motyw z opowiadań, czyli każdy Wiedźmin jest trochę inny, ale staram się, żeby przynajmniej teren był wiedźmiński. Z Cyberpunkiem to był duży problem. W sensie, no, myślę, że dlatego też tyle było rejestrumów przy anime, ponieważ jak zaczęliśmy to robić, to gra nie była jeszcze skończona. To było trochę jak spotykanie się w czasach prehistorycznych przy ognisku i ktoś tam przychodził i mówił, no więc ta trauma team to będzie coś takiego i takiego. I to sobie, okej. Coś napisaliśmy, po czym znowu po ognisku mówił, ta trauma team to będzie jednak coś innego. I to powstawało. To wszystko jakby to był proces i tak naprawdę ciężko było znaleźć jakąś konsystencję, czym to jest. Pierwsze komiksy, które robili, to w ogóle nie grając w grę, tylko siedząc przy tym ognisku i słuchając, o czym to jest, są zupełnie inne niż te, które teraz piszę, które jakby wyszły ostatnio. I wydaje mi się, że widać tam większe wejście w materię. Ja nawet powiem szczerze, że jak przeszedłem pierwszy raz grę jakoś przed premierą, wciąż nie do końca widziałem, jakby to jest sesja tego szczerze. To znowu jakiś mój dylematyzm, że ja muszę wiedzieć, jakie są tematy, o czym to jest, co jest to najważniejsze. I trochę w tym świecie tego nie było i mam wrażenie, że jakby też tak polegać realny dzięki temu, że jest nowy, że to jest jedna historia, która jest na jeden temat, jakby bardzo pomogła pokazać, o czym ten świat jest. I też pokazać później, że jak się gra w grę, to warto zwrócić uwagę na jakie tematy i tak dalej. Więc jest to bardzo długi proces słuchania rzeczy, jakby brania rzeczy od innych, ale też wymyślania. Fajne było to, że jak pracowaliśmy nawet w Edgelandersami, to ja byłem jakby w kontakcie ze scenarzystami gry. Oni też, jakby wymienialiśmy się przy tym ognisku, tymi przemyśleniami i oni też coś brali i fajnie, bo w komiksach, grze i w anime widać w pewnym momencie te punkty wspólne i tą historię. Natomiast było to rzeczywiście ciężkie, bo to był wiesz, wielki, gigantyczny świat, nagle wiedzieć o czym on jest, to jest trudne to było. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo dobrze. Ja mam pytanie, już zacząłem od tego pana pytania. Nie wiem. Następnym razem nie mam mikrofon. Ale jako, że jestem tą samą osobą, to niestety nie mam wyboru. Moje pytanie dotyczy za to sztucznej inteligencji. Czy to jest coś, o czym pan myśli na co dzień?
jako scenarzysta i jako ktoś, kto współpracuje z rysownikami, ponieważ sztuczna inteligencja teraz z rysowników jest w stanie całkiem sprawnie zastąpić przynajmniej przy pojedynczych kadrach. I czy to jest zagrożenie, czy to jest po prostu kolejne narzędzie dające więcej możliwości? Nie wiem. Już nie myślę o tym, ponieważ nie do badania. Natomiast rzeczywiście wielu moich przyjaciół i rysowników nawet podpisało jakąś petycję skierowaną do Unii Europejskiej, żeby jakoś to ograniczyć. Ja myślę, raczej mam nadzieję, że to będzie tylko narzędzie, które pomoże, a nie zabierze pracy ludziom. Problem w tej chwili jest taki, że to AI, jakby ta wizualna nam odnowa AI, że tak to nazwę, korzysta z twórczości autorów, nie płacąc im, czyli potem kradnie sztukę, przetwarzając ją i czerpiąc z tego dochód. I myślę, że to jest w tej chwili główny problem, tak samo jak ta scenariuszowa wersja AI, czyli ma dostęp do wszystkich scenariuszy świata za darmo, wyprowadza z nich coś, o co teraz jakby strajkują amerykańscy scenarzyści w Hollywood, ponieważ AI myślę, że z biegiem czasu będzie coraz lepsze, zdolniejsze, że tak to nazwę. I może to być jakiś problem, ale myślę, że nie uciekniemy od tego. Ja też sobie jednego dnia kreślam, myślę, że nie, należy zakazać, że ja walczę, Skynet, trzeba walczyć. Po czym piszę scenariusz i korzystam z Google Translate'a. I myślałem, albo znalazłem to miejsce tutaj dzięki Google Maps, który mi powiedział, jak dotrzeć. Więc myślę, AI, to jestem twoim wrogiem jednak czy przyjacielem. Jak chcesz zadać mi pracę, to bym z tobą walczył, ale jak zabierasz pracę tłumaczą, to jest okej. Więc nie wiem, jednocześnie tłumacze jakby nie strajkowali, jak powstał Google Translate. I nam się wydaje, że to jest super narzędzie, które nam bardzo pomaga. No więc pytanie, gdzie jest ta granica? Problem jest, tak jak powiedziałem, w tym okradaniu twórców i grupy pracowników też. A drugi problem jest taki, że często stoją za tym korporacje, które mają wszystko raczej dobre i fajnie tym nie wiem. Jakieś pytania od Państwa? Ja jeszcze chciałem mieć, że mimo tego, że są ponownie AI, to... Tak, bo mniej więcej jak powiedziałem już na to spotkanie, to byłeś albo wybierałeś się do Taipei na międzynarodowej wystawie książek. I chciałem zapytać, jak w kontekście tego uważam, że się zmieniło postrzeganie komiksu? Częścią takiej zdobywej delegacji podstawowego gościa specjalnego na tej wystawie książek. Niekoniecznie zaproszono do reprezentanta świata komiksu. Chciałem zapytać, jakie ogólnie były wrażenia na tej wystawie, co cię tam zainspirowało i też jak postrzegasz, jak się zmienił komiks, kiedy zaczynałeś tworzyć radę. Z jednej strony to jest super, że zostałem tam zaproszony i to by świadczyło o tym, że komiks ma się dobrze. Natomiast chyba nie ma się dobrze. W sensie ma się lepiej niż się miał 10 lat temu. W sensie, że jest więcej wydawnictw, jest więcej komiksów w Polsce, też wychodzi. Natomiast dalej polscy autorzy wydają się w Polsce. Muszą się utrzymywać zrobienia innych rzeczy i to jest smutne. Natomiast są może jakieś takie małe elementy, bo rzeczywiście rok temu czy dwa lata temu nigdy nie na zagraniczny festiwal, gdzie wielka prezentacja polskich pisarzy i pisarek
przyjedzie na drugi punkt świata promować polską kulturę, no to, to komiks co to jest? W sensie to jest dla dzieci, więc chyba nie musimy. Natomiast teraz ja zostałem tam zaproszony i byłem na jednej scenie z Andrzejem Sapkowskim i to jest to bardzo nobilitujące, bardzo miłe i fajne, więc jestem też tutaj. Bardzo nobilitujące i fajne, super. Więc myślę, że instytucje możliwe, że zobaczyły, że to jest też jakaś dziedzina kultury, którą warto wspierać. Czy zobaczyli to czytelnicy jacyś masowi? Chyba jeszcze nie. I fajnie jak to się zmieniło. Natomiast tak to chyba niby się zmienia, ale ja jakichś wielkich zmian nie odczuwam. Ale jeszcze każdy się tam spotkać. Tak, rzeczywiście to było bardzo fajne, ponieważ u nich komiks w ogóle Tajwan jest bardzo, bardzo ciekawy kulturowo, bardzo ciekawy popkulturowo. Oni są gdzieś tam rozpięci pomiędzy Chinami i Japonią, też Wschodem. Bardzo dużo mają na rynku rzeczy japońskich, jeśli chodzi o komiks. Zaczynają się zmieniać, w sensie, że powstaje dużo rzeczy mniejszych i być bardzo właśnie zaciekawieni tym, jak jest tam wschodnie i widać, że coraz więcej wschodnich komiksów też do nich dociera. Więc jest ogromna otwartość. Wydaje mi się, że to jest taki moment niewielkich zmian i też takiej otwartości na coś, czego tam wcześniej nie było. Więc ja spotkałem się z wieloma czytelnikami. Właśnie z ogromną otwartością i fascynacją. To było super. Czy jeszcze jakieś pytania może się tam o międzyczasie? Dobrze. Chcę zauważyć, bo pan na scenie z Andrzejem Sapkowskim nie czytaje już odnosi do tych komentarzy. Jakieś komentarze? Właśnie ja myślałem, że jak pamiętam, dostałem maila od Instytut Książki organizował Instytut Adama Mickiewicza. Ja mailowałem z Instytutem Książki. Instytut Książki napisał, jest pomysł, żebyś był na scenie z Andrzejem Sapkowskim. Ja pisałem, bardzo fajny pomysł, ale myślę, że pan Andrzej się nie zgodzi. Po czym chyba tydzień później dostałem maila, że pan Andrzej się zgodził. I w ogóle krążą o panu Andrzeju legendy różne i też krążą po internecie spotkania z nim autorskie i wszystko to, co ludzie mówią negatywnego i to, co widać na niektórych scenach spotkaniach autorskich, jest nieprawdą, ponieważ pan Andrzej jest super zabawnym człowiekiem, który jest też bardzo miękkim trolem podczas spotkań autorskich i rozmów z dziennikarzami. Lubi bardzo drażnić dziennikarzy i jakichś moderatorów spotkań. Bardzo, bardzo ogromne wrażenie mu to przyjemność daje. Oraz też chyba zmęczono odpowiadaniem po raz tysięczny na niektóre pytania. Ja go nie zapytałem, nie odważyłem się zapytać, czy czytał komiks. Podobno dostaje wszystkie, natomiast nie odważyłem się go zapytać, czy komiks czytał. Natomiast kiedy było spotkanie i ja opowiadałem o swojej wizji Wiedźmina, no to kiwał głową z akceptacją i mówił, że dobrze, że słusznie mówię. Więc chyba jest to okej. Jeszcze na koniec chciałbym Cię zapytać o Twój najnowszy projekt, o którym wiem. Nie wiem, czy możesz nam coś o nim powiedzieć, ale już pojawiły się jakieś pierwsze fragmenty i też plakat do nowej adaptacji Pana Samochodzika i Tadeusza, który napisałeś scenariusz. Możesz nam w ogóle coś powiedzieć, jak ten projekt się zrodził, na jakim etapie był już niedozaangażowany i czego możemy się spodziewać? Byłem
prawie od samego początku producenci, z którymi kiedyś współpracowałem, z tej pracy nic nie wyszło, natomiast oni jakby wiedzieli, jak piszę dla nich moje scenariusze, odezwali się do mnie i powiedzieli, słuchaj, mamy prawa do pana samochodzika, czy chciałbyś się w nią zaangażować i jaki masz na to pomysł. No i powiedziałem, że chcę się zaangażować, przedstawiłem im jakiś swój pomysł. Oni mieli jakiś pomysł, też oni na przykład mieli pomysł, że zostaję w latach 60-70, że nie współcześniamy i tak dalej. Ja dorzuciłem swoje pomysły, sprzedałem im jakby swoją wizję. No i intencja bardzo się spodobała, bo i poszło dalej później przez storyline, scenariusze, kolejne wersje, współpracę z reżyserem i tak dalej, i tak dalej. Aż do dzisiaj, za chwilę, kiedy wyjdzie. Chciałem powiedzieć na ekrany, ale w sumie tak na ekrany klientów. Okej, to jesteś bardzo podekscytowani. Szczególnie, że na pewno chciałbyś też pod presją Panu Wiedźmina kolejne komiksy. Myślę, że zderzenie z panem pana samochodnika może być ciężkie. Poziom tego jest gorszy. Jak pisałem Wiedźmina, to przez rok nie mogłem uporać, w sensie szukałem odpowiedniej historii. Czułem wielką presję, że tym bardziej, że poprzednie komiksy różnie były oceniane, często negatywnie. I w ogóle to też było takie przedłużone, że jak wszedł Wiedźmin, to wszedł najpierw w Stanach. Ale wtedy jakoś trochę zyskałem pewności siebie, bo te pierwsze recenzje i też drugie, i trzecie, i czwarte były bardzo pozytywne. No i później po pół roku znowu przed presją, bo nagle byłem w Polsce, ale na szczęście to ten test powinien jakoś wyszły w ogóle poza fandom, mam wrażenie, i zrobił fajny hałas. Natomiast jak później się pojawiły zapowiedzi pana Samchodzika i do głosu doszli fandomowcy pana Samchodzika, to byłem zaskoczony, że chyba są większymi ultrasami niż pani Wiedźmina. I to było takie, że się obawiam, co się wydarzy, tym bardziej, że trochę sobie pozwoliłem na dużo. Pamiętam, że jeszcze jak nie było za dużo wiadomo, to w zeszłym roku na Berkonie podchodzili do mnie ludzie i mówili, po co w ogóle ty to robisz? Jest serial idealny, tego nie da się przejść. To w ogóle jest tyle książek. Musieliście zacząć od tego, już bez sensu. Więc zobaczymy. Myślę, że tak. Także to bardzo optymistyczne na akcencie zakończone spotkanie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I życzę kolejnych sukcesów i samych ciekawych projektów. I dziękuję Państwu za udział. Dziękuję. Ja też Państwu dziękuję za udział. Mam nadzieję, że nie przestraszyłem. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś rzeczy do podpisu, to za tym oto wyjściem po mojej lewej stronie, tym za którego dobiega teraz światło słońca, znajduje się stolik. Przy tym stoliku za chwilę posadzimy autora i tam będzie można taki podpis dostać. Uprzedzam jednocześnie, że przy tym stoliku znajdują się też rzeźby, których bardzo proszę nie potrącić, bo wtedy będzie nam bardzo smutno i trzeba będzie płacić. Okej, nie zrozumiałem, żeby to było aż tak zabawne, ale cieszę się z każdej reakcji.